Zapraszamy do Państwa. Witam Was tutaj, cześć, tam Sanosz i zapraszam Was już teraz na już dzisiejsze spotkanie Metro w mediach w Ken 54. Organizowane przez koło miłośników Metra, odbędzie się około godziny 18, no, tak jak powiedziałem, 22 marca 2022 roku w Klubie Kawiarni Ken 54. Zapraszam serdecznie, ja tutaj też również się pojawię i pokrótce Wam teraz przedstawię, co tu się będzie działo. Tu macie mniej więcej lokalizację, jak to wygląda. Też jeżeli chcecie przyjść, to najlepiej zarezerwować swoje miejsce. Link do tego wydarzenia na Facebooku macie teraz w opisie i w karcie, ale przejdźmy do konkretów, które są najważniejsze, czyli czy może być coś mniej ekscytującego niż metro? Zawsze ta sama trasa, bliźniacze podobne do siebie podziemne przystanki i brak widoku za oknem. A jednak metro często pojawia się w mediach, w reklamach telewizyjnych, filmach, piosenkach czy teledyskach. Czy komunikacja podziemna ma jakiś określony wizerunek medialny? Jeśli tak, to jaki? Czy można na niego wpłynąć i czy w ogóle coś takiego komuś potrzebne? Czy metro ma dobry PR i czy w ogóle powinno go mieć? Czy kolej podziemną można pokazywać z drona? W ramach spotkania zorganizowanego przez koło miłośników metra o różnych, często nieszablonowych przejawach kształtowania się wizerunku w mediach opowiedzą Karol Lubaczewski, prezes koła miłośników metra, a Wiznosz, czyli ja, twórca popularnego kanału na YouTubie poświęconego w dużej części budowie metra, no z tym popularnym to nie przesadzajmy, i Jakub Jastrzębski, warszawianista, autor nagrodzonej książki Historii metra w Warszawie, 100 lat warszawskiego metra, od pomysłu do realizacji. Zapraszam, o godzinie 18 zaczynamy. Tutaj są numery telefonów, więc możecie teraz w story zrobić pauzę i przedzwonić lub na Messengerze do nich napisać. Wstęp wolny, do zobaczenia, ale lepiej sobie zarezerwować miejsce, jeżeli faktycznie duża część z Was przyjdzie. No i co, z mojej strony tylko opowiem, co tu może się pojawić. Ja przedstawię najprawdopodobniej 2 lub 3 swoje filmy, które może później, znaczy pewnie później się pojawią na kanale, ale jednak to będzie później, a tu będzie faktyczna premiera. Od razu się pojawią z na żywo moim komentarzem. Jeden, co ciekawe, może Was zainteresować, będzie przelot od Metro Karolin przez Metro Chrzanów, Metro Lazurowa, Metro Bemowo i Metro Ulrychów do Metro Księcia Janusza. To będzie jeden z przelot i to będzie przelot w formie jednego lotu. Czyli będziemy widzieć zarówno to, co się dzieje nad tunelem, nad wszystkimi tymi obiektami. A, no jeszcze zapomniałem, będzie też tam trochę zdjęć z STP Karolin. No i wentylatorni wszystkich na trasie, czyli wentylatornia V02, V03 i V05, które są na trasie, bo ich też tutaj trochę jest. Także to może Was na pewno zaciekawić, ale mało tego, jakby było Wam mało, to oczywiście wiem, że dosyć duża część z Was, osób tutaj, która mnie ogląda, oglądacie również moje Zapraszamy do Metra na Brudnie i z tego również będzie film. Też będzie przelot od Metro Trocka przez Metro Zacisze do Metro Kondratowicza i kończąc na Metro Brudno. Również taki przelot, też nad całym tunelem, nad całą odległością tunelu, całą długością po prostu, też będzie pokazywany, prezentowany i z komentarzami na żywo moimi, opowiadającymi o tym, jak wygląda plac budowy i najprawdopodobniej będą też najświeższe informacje prosto ode mnie, prosto z placu budowy, gdzie zasięgnę języka, aby jeszcze jak najwięcej Wam to przekazać prosto z placu budowy. I jeszcze jeden film specjalny. O tym dokładnie, co będzie w tym filmie specjalnym, to już musicie przyjść na spotkanie, aby to zobaczyć. Bo raczej nie będzie się to pojawiać na kanale. Dobrze, co tu dużo nie mówić, mam nadzieję, że tam się zobaczymy. Jeżeli ten film Wam taki krótki, informujący Wam o tym się spodobał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!